Mamy do czynienia w jakimś sensie z przełomem pokoleniowym, ponieważ starsi Polacy chodzą do lekarza, natomiast młodzi Polacy niestety najpierw zasięgają opinii znajomych, internetu, potem przychodzą do lekarza, często bardzo dobrze przygotowani teoretycznie i rozmowy bywają w związku z tym trudne. Z czego to wynika? No myślę właśnie z tego, że jest zdecydowanie większe tempo życia. Każdy chce mieć odpowiedź na już, od razu. Poza tym jest taka tendencja do wiedzenia wszystkiego. Starsze osoby miały jak gdyby to życie podzielone i każdy wiedział, kto za co odpowiada. Policjant za kierowanie ruchem, ksiądz za spowiedź, a lekarz za leczenie. Natomiast w tej chwili wszyscy lubią wiedzieć wszystko i stąd biorą się właśnie te pomysły na samoleczenie, na sprawdzanie. Rzeczywiście są sytuacje, w których nie trzeba jak gdyby jakiejś wielce specjalistycznej pomocy lekarskiej. Natomiast często jest tak, że zaczynamy leczyć się sami. A już jak zaczyna być coś bardzo, bardzo złego, ewentualnie nasze leczenie nie przynosi efektów, a wręcz stan się pogarsza, to wtedy przychodzimy do lekarza. No i jak gdyby sytuacja, przed którą jest postawiony lekarz, jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, aniżeli ta, która mogłaby być na początku choroby. Niewątpliwie jest w tej chwili obserwowana nadużywalność antybiotyków. Jest to o tyle problem, że w momencie, kiedy pacjent przychodzi już, jak wziął antybiotyk sam, to nie bardzo wiemy, czy efekty leczenia antybiotyku obserwujemy, czy wręcz brak efektów leczenia antybiotykiem i nie wiadomo właściwie jak postąpić, a dodatkowo jeszcze mogą się pojawić działania uboczne leku, które nakładają się, dajmy na to, na daną jednostkę chorobową i mamy wtedy rzeczywiście coś, co jest zdecydowanie bardziej pokomplikowane, aniżeli sama choroba w sobie. Medycyna naturalna wspiera nasze procesy samozdrawiające, wspiera procesy samoregulujące w organizmie, czyli powoduje, że sami nasze ciało, nasza głowa zaczyna de facto pracować, a nie skazuje się tylko na to, że jest przesterowywana przez właśnie chemiczne środki. Wiadomo, że należy wspierać się medycyną, która poszła bardzo daleko, sięgnęła bardzo głęboko, zajmuje się już bardzo, bardzo precyzyjnymi elementami. One są potrzebne. Natomiast nie należy do tym przesadzać. Zdecydowanie lepiej jest wziąć kilka głębokich oddechów, zrobić kilka ćwiczeń w momencie, kiedy boli nas głowa, bo zwykle jesteśmy niedotlenieni, siedzimy we wnętrzu, oddychamy sztucznym powietrzem. Jak nas boli brzuch, jak nas boli głowa i bierze nas przeziębienie, to może właśnie zamiast brać różnego rodzaju środki, może warto się odkwasić, może warto zjeść trochę kaszy jaglanej, może warto napić się mięty, może warto właśnie doprowadzić nasz organizm do zasadowości. Zioła są jakby naturalnymi takimi produktami, tak? Czy surowcami. Zawierają dużo czy to witamin, czy olejków eterycznych. Myślę, że jest to przeszłość, ale też i przyszłość. Głównie zajmujemy się ziołami ekologicznymi, czyli takimi, które są pozyskiwane ze stanu naturalnego, bądź też uprawiane na plantacjach ekologicznych. Nie mają w swoim składzie żadnych chemicznych substancji, które mogłyby być, wywoływać jakichś odczynów alergicznych. Więc te wszystkie ekologiczne zioła są no, bardzo bezpieczne. Tak jak powiedziałem, konwencjonalne zioła, które są uprawiane najczęściej na plantacjach, używane są tam pestycydy, to już zupełnie inna bajka. Sposoby naturalne to nie tylko zioła. Sposoby naturalne to również masaże. Sposoby naturalne to również terapie naturalne, czyli terapia czyszkowo-krzyżowa, refleksoterapia. Sposoby naturalne to również rzeczy, które pochodzą z innych kultur, takie jak akupunktura, takie jak na przykład niesamowite łóżko gambanioku. To jest doradztwo. A nie robimy, nie przepisujemy recepty jako terapeuci naturalni, tylko raczej doradzamy. Coraz więcej ludzi ufa właśnie naturalnym metodom, ale właśnie w taki mądry sposób. Czyli żyjemy we współczesnym świecie. Trudno nam wyrzec się tego, że żyjemy w tym świecie. Zresztą to byłoby nienaturalne, bo jesteśmy otoczeni tym, czym jesteśmy otoczeni. W związku z tym dobrze jest łączyć te elementy i dobrze sprawiać, żeby one wszystkie współgrały ze sobą i mieć do tego zaufanie. Czyli nie tylko fokusować się na chemię, ale zdecydowanie otwierać się na działanie naturalne. Mieć tą chemię w obwodzie, bardzo często ona jest bardzo potrzebna. To jest bardzo szybko interwencyjne działanie. Ratuje również ludziom życie.
W związku z tym warto to uszanować i wierzę, że coraz więcej ludzi ma w sobie tą mądrość i dojrzewa do tej mądrości.